Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj latareczka, która służy mi do sprawdzania rys do inspekcji lakieru na białych autach. Jak zauważyłeś, idealnie. Przycięta folia. I to nie jest tak, że ja od razu trafiłem sobie, ile wart folii. Bo każda folia też ma inne przyciemnienie, inną przepustowość światła, więc ja tutaj, u mnie dwie, trzy było już za dużo. Tak jak widzisz, świeci perfekcyjnie. Na ciemnych lakierach też zobaczysz ryski, ale to nie jest to. Oczywiście klasyczną, dobrą latarką inspekcyjną również dobrze sprawdzisz lakier, ale tu chodzi o załamania, nieraz te światło tak dziwnie się odbija, tu tego nie ma efektu. I tu fenomenalnie wyłapuje grube i średnie rysy. Obłędnie, naprawdę. Czy sprawdza się? Zdecydowanie tak. Najtańsza latarka inspekcyjna, moim zdaniem, warta na rynku. Bailong BL801. I do tego folia chińska, żółta, którą mam na halogenach. I efekt robi fenomenalny. I uwierz mi, że się przydaje. Naprawdę, teraz sobie, jak jej nie miałem, to jeszcze jak cię mogę, tam się ja to ratowałem. Miałem taki długopis z żółtą barwą, z ciepłą, zdecydowanie ciepłą, a w ogóle kiedyś to miałem zwykłą żarówkę fajną zabudowaną. Dokładnie, zwykłą żarówkę. Najlepiej pokazywała. I tak samo, jeżeli chodzi o halogeny, które nam doświetlają, mam zimny i mam dlatego też te Parkside'a żółte, perfekcyjnie.
wyłapuje na białym lakierze idealnie. Do białego lakieru raczej polecałbym ciepłą barwę. Zimna się rzadko sprawdza, pomimo że hologram zimna też wyłapuje fajnie. Polecam, naprawdę. Weź sobie, kup jakąś tanią latarkę. Ważne, żeby miała chyba te 6 diodę. A jak nie, to szukaj tej Bailonga, oklej sobie i zobaczysz, co może zrobić taki żółty halogenik. Głupi żółty halogenik, a naprawdę ile sprawia frajdy. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!